Dzień dobry, witam na kolejnych zakupach dnia. Dzisiaj zakupy na 3 dni, może 4 w porywach. Kupiłam sobie 3 jogurty i to razem ze śmietaną będzie koktajl. I do koktajlu będzie tak, albo dżem wiśniowy, albo powidła, dżem truskawkowy i dżem brzoskwiniowy. To wiecie, rozdzielę sobie na kilka dni. Jeżeli chodzi o owoce, to jeszcze mam 4 jabłka, limonkę, 4 banany, jeden już zjadłam w czasie spaceru. Danie kolacyjno-obiadowe, tortellini z szynką, najbardziej lubię ricotta, spinaci, ale nie było. Czekolada na deser, baleron i ser królewski do kanapek. Chleb już mam kupiony. Tutaj są fusilli, czyli świderki nasze po polsku. I to jest do zupy pomidorowej, ale składniki już mam. Jajka na śniadanie, na twardo do chleba. Albo bez. Dla kotów whiskasy. No i główny zapas to są mięsa. Mielone, ojej, 3 mięsa mielone, wieprzowe z łopatki i to będzie na danie, takie danie z ryżem i z kapustą. Jak chcecie przepis na takie danie, napiszcie w komentarzu. I to są zakupy za 162,80. Tyle za to wszystko zapłaciłam. Ser królewski 6,40, baleron 4,99, whiskas 20,99, jajka 12,9 groszy, śmietana 18, 4,99, jogurty, a co tu mamy, o, te jogurty naturalne 3,69, limonka 2,05, tortellini, gdzie to ja mam? Tortellini. Makaron z szynką, tu jest napisane 6,90. I mielone były. Mięso mielone 400 gram 13,59. A jeszcze może czekolada, a czekolada 4 zł mniej więcej. Jogurt, banany luz 4,68. Czekolada 4,89.